To były bardzo ważne zawody. Powiat kościański po raz 20 zorganizował mistrzostwa w narciarstwie i snowboardzie. Wszystko się udało w Zieleńcu. Frekwencja imponująca, rywalizacja, śnieg i dobra zabawa. Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkie te osoby, które przyjęły zaproszenie na kolejne jubileuszowe mistrzostwa powiatu kościańskiego. Mogę Państwa poinformować, że zapisało się 267 osób do zjazdu, chodzi o narciarstwo zjazdowe, jak również snowboard. Witam Państwa bardzo serdecznie, cieszę się, bo to, jak powiedziałem, jubileuszowe mistrzostwa, które od samego początku razem z panem Zdeszkiem Bernardem robimy. Dobrze, że ta impreza się rozwija przez 20 lat i mamy ciągle osoby chętne do startowania. Motto na początek nadał miejscowe, trzeba nauczyć się mądrzej żyć. I cieszę się bardzo, bo to są już 20 i trzeba się cofnąć troszeczkę do historii. Pierwsze mistrzostwa odbyły się tutaj w Zieleńcu i były to mistrzostwa organizowane w ten sposób, że z kolegą teraz aż tak mi łezka napłynęła do oczu, bo nie żyje. Fakista z Kościęskiego Liceum, Janusz Sybiski. Zatrzymywaliśmy stoperę, a teraz zobaczcie, jaki mamy wysoki profesjonalizm. Mamy fotokomórkę, mamy naprawdę na wysokim poziomie imprezę. Od tych pierwszych mistrzostw później upłynęło aż 19. I aż miło widzieć, że moja wnuczka dzisiaj wystartuje w tych zawodach, czyli proszę Państwa, jest to coś pięknego, że młode pokolenie dalej kultywuje i chce startować na tej imprezie. Też myślę, że należy wspomnieć wszystkich naszych przyjaciół, kolegów, którzy już dzisiaj nie są z nami, a uczestniczyli przez te 20 lat. 20 lat to się coś dużo zmieniło, także myślę, że taką chwilką ciszy uczcimy ich pamięć. Także minutką ciszy. Wszystkich Państwa w imieniu starosty kościańskiego, pana Henryka Bartoszewskiego. Życzę Państwu sportowej rywalizacji i fantastycznej zabawy na stoku. Szanowni Państwo, mistrzostwa powiatu kościańskiego w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie uważam za otwarte. Brawo! Biuro zawodów mieściło się tuż przy stoku, to tutaj zawodnicy odbierali karnety i numery startowe. Sens oczu każdego organizatora imprez plenerowych spędza pogoda. Warunki w Zieleńcu były dobre, 5-stopniowy mróz i silny wiatr nie odstraszył zawodników, tym bardziej, że rozgrzewał ich zespół Semplicze z gminy Krzywiń. Grupa działa od ponad 20 lat, a jej kierownikiem jest Anna Marszewska. Występy Semplicze na stałe wpisały się w organizację mistrzostw. Na starcie 20 mistrzostw powiatu kościańskiego stanęło ponad 240 zawodników i zawodniczek. Podzieleni zostali na kategorie wiekowe. Najpierw na stoku stanęli najmłodsi narciarze. Dzieci było bardzo dużo, a to dobrze rokuje. Dorośli narciarze i snowboardziści mają następców. Zawody będą organizowane dalej. Tym bardziej, że zamiłowanie do sportów zimowych często jest rodzinną pasją. Tak jak w przypadku senatora Wojciecha Ziemniaka. Cała przyjemność po mojej stronie, że ja wystartowałem jako jeden z najstarszych, ale także moja wnuczka i mój wnuczek wystartowali w zawodach. Ale atmosferę tworzą wszyscy uczestnicy, którzy przyjechali tutaj z powiatu kościańskiego. I to jest chyba najważniejsze. Jest młodzież, są dorośli, są organizatorzy, za którymi trzeba podziękować za zorganizowanie mimo trudnych warunków pogodowych. No można powiedzieć, że
przechodzą powoli te mistrzostwa do historii. Trasa slalomu była trudna, bo bardzo oblodzona. Zawodnicy musieli wykazać się sporymi umiejętnościami, by ukończyć ją bez problemów. Ważne było też to, czy narty przeszły przez serwis, szczególnie ostrzenie. Na szczęście zawody zakończyły się bez żadnej kontuzji. Wydaje się, że powodzenie kościańskiej imprezy bierze się stąd, że od samego początku organizatorzy postawili na młodzież. Bezpłatne autokary dowoziły zawodników na zawody. Rozdanie medali odbywało się zawsze na stoku w dniu zawodów. To znacznie obniżało koszty udziału w mistrzostwach. Tegoroczne zawody były wyjątkowe, bo jubileuszowe. Organizatorzy zadbali o to, by uczcić je tortami. Były aż 4 okazjonalne torty przygotowane przez cukiernię Aga ze Złotna koło Dusznik. Uczestnicy zawodów otrzymywali dyplomy, medale i statuetki. W kategorii Open najlepszą snowboardistką została Wiktoria Ruskowiak. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce dla Michała Wyrwy. Najlepszą narciarką zawodów była Wiktoria Adamczak, a najszybciej trasę slalomu na nartach pokonał Mateusz Bajstok. Organizatorami zawodów był powiat kościański, gminy powiatu kościańskiego oraz miasto Kościan.